Shockiem do Jasnowic Jackowski wyszedł poza swoje ciało. Tak zwana technika OBE. Jasnowic Jackowski faktycznie tego dokonał. No właśnie, na czym tak naprawdę polega wychodzenie poza swoje ciało? No nie jest to takie dosłowne, tak jak na przykład często się mówi, że zaraz wyjdę z siebie, jak ktoś jest ściekły. To jest tak naprawdę technika wyjścia. Poza swoje ciało i dostrzegania rzeczywistości, nie będąc tak naprawdę w tym miejscu, w którym się znajdujemy. No właśnie, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona, dostaniesz powiadomienia, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie także na mojego fanpage'a. Na Facebooku, zalajkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj będę mówił na temat techniki OBE, której właśnie doświadczył Jasno i aczkolwiek nie było to takie proste. Na czym ona polega, bo może nie każdy po prostu się orientuje, a chciałby się dowiedzieć, jest to inaczej technika nazywana eksterioryzacją, to też dosyć skomplikowane słowo. Natomiast OBE, bo ono tak naprawdę wynika z języka angielskiego, czyli Out of Body Experience, doświadczenie poza ciałem, czyli jest to wrażenie, Postrzegania świata spoza własnego ciała fizycznego. Osoby uważające, że doświadczyły OBE, wedle swoich relacji, mogły się poruszać, dokonywać obserwacji i komunikować się z innymi istotami inteligentnymi, podczas gdy ich ciała spoczywały we śnie lub głębokim relaksie. Ezoterycy uważają, że część osób doświadcza jednego lub kilku krótkich epizodów w ciągu życia bez żadnych wyraźnych przyczyn, inni zaś deklarują umiejętność wywołania ich świadomie, np. za pomocą medytacji. OBE, a szerzej OBE nautyka, więc sztuka podróżowania poza ciałem, wykorzystująca różne metody i techniki w celu wywołania stanu OBE, obecnie zdobywa sobie coraz większą popularność, czego dowodem jest powstawanie w internecie różnych portali internetowych, forów dyskusyjnych na te, o tematyce właśnie OBE. Istnieją osoby Twierdzące, że doświadczają OBE w czasie snu lub przy medytacji. I tak właśnie tutaj mówi w skrócie Wikipedia, tak? Na czym polega właśnie ta OBE, ta technika, dla tych osób, które e, no, nie wiedziały nam, tak naprawdę, na czym to polega. No właśnie, jak to było w przypadku Jasnowicza Jackowskiego? Wiemy, że Jasnowidz jest faktycznie jasnowidzem. Ma ten dar, jest medium, tak? Nawet może nawiązywać kontakt z duszami osób zmarłych. Aczkolwiek w jego przypadku, jeśli chodzi o tą eksterioryzację, tak? A więc wyjście poza swoje ciało, nie było to wcale. Takie proste. Jasnowic Jackowski mówił, że wielokrotnie praktycznie starał się tego doznać, tak? spróbować tego, jednak nie było to takie łatwe i raz mu to się rzeczywiście udało. Cała technika polega na tym, że to miało miejsce podczas snu i Jasnowic tak naprawdę odpowiednio nastawiał się przed pójściem spać, przed snem. Tak, że to wyjście właśnie z ciała miało miejsce podczas snu. Natomiast co widział tak naprawdę Jasnowic Jaskowski podczas tego wyjścia poza ciało? To dosyć ciekawe, tak, w jakim miejscu był. Czy zupełnie w innym miejscu na świecie, czy gdzie indziej. No więc Jasnowic powiedział, że tak naprawdę podczas wyjścia z tego ciała widział, co się dzieje na ulicy, był środek nocy widział zdarzenia, które miały miejsce praktycznie na ulicy, więc, że samochód przejeżdżał i tak dalej. Ehm, miał tą świadomość, że po prostu przebywa w drugim, w zupełnie innym miejscu. Ja zdaję sobie sprawę, że to może być skomplikowane, albo nie, część po prostu ludzi może to znać za śmieszne. No jak można tak naprawdę postrzegać rzeczywistość, skoro się tam nie jest, tak? Jeżeli na przykład ja jestem teraz nią, to nie mogę być de facto w Warszawie, nie mogę widzieć, co się dzieje na przykład na rondo, na rondzie De Gaulle tak? Natomiast tutaj właśnie ta technika polega na tym, że dlatego nazywa się ona jakby out of body experience, tak? OB, bo wychodzimy poza swoje ciało. Ciężko jest tak naprawdę wytłumaczyć, z czego ona wynika, czy rzeczywiście to zjawisko jest prawdziwe, czy też nie. Może po prostu jest to fałszywe zjawisko. Po prostu my bardzo chcemy wyjść poza swoje ciało, i być może po prostu mózg nam podpisuj, podpowiada takie, takie po prostu doświadczenia. Natomiast, no tutaj, jak właśnie Jasnois Jackowski mówi, że przekonuje, że właśnie znajdował się na ulicy i też po prostu znajdował się na ulicy, chociaż spał fizycznie w łóżku, tak, ale ta technika pozwoliła mu się przenieść jakby na ulicę, co mówi Jasnois Jackowski, zaskakujące było to, że Warto wspomnieć o tym, że Jasnowic mieszka w Czuchowie, a więc Czuchów to jest miejscowość, która jest praktycznie na linii, jeśli chodzi o przelot samolotów, tak, samoloty, które lecą do Gdańska na, na lotnisko, bardzo często po prostu tam już schodzą niżej na czuchowe samoloty. To Jasnowic Jackowski mówi, że będąc tak naprawdę na ulicy nie, tak, słyszał to, co mówią piloci w samolocie, który leciał właśnie nad Czuchowem. No, dosyć ciekawe, tak naprawdę zaskakująca sprawa, tak? Nie dość, że widział zdarzenia, które miało miejsce na ulicy, a był fizycznie w domu w swoim mieszkaniu w łóżku spał, to jeszcze słyszał to, co faktycznie z poziomu ulicy, tak, słyszał samolot, ale rozmowę pilotów między sobą. Jest to coś zaskakujące. No wiadomo, że to jest po prostu nieracjonalne z punktu widzenia nas ludzi, tak? No, my nie jesteśmy tak naprawdę w stanie, będąc na ulicy nawet w ciągu dnia, nawet ma, mając po prostu swoje, e, tak, ktoś ma jakieś nadzwyczajne zdolności, nie jest w stanie usłyszeć bez, bez techniki, bez urządzenia żadnego, co mówią piloci w samolocie, tak? A i teraz pewnie to jest skomplikowane, bo pewnie są aparatury zagłuszające i tak dalej. Nie jest takie łatwe. Natomiast Jasno i Zdziedzkowski nie potrzebował żadnej aparatury, wykonując tak naprawdę tą technikę, można powiedzieć, że swego rodzaju, będąc w transie, właśnie o co mówią piloci między sobą, rozmawiając. No, właśnie, tak. I tutaj Jasna właśnie zdradza, że dokładnie w jakim miejscu był, że był czułchowiec, właśnie koło budynku weterynarii, był na ulicy i wyszedł właśnie z tego ciała widział co się dzieje na ulicy i także słyszał rozmowę tych pilotów no to byłoby zaskakujące tak no bo gdyby tak naprawdę to w jakiś sposób pokazywało jak na przykład ludzie co się dzieje na przykład z ludźmi po śmierci to znaczy, jedy, 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 gdyby przyjmować, że OB jest w jakiś sposób właśnie w, w, drogowskazem, tak, co się, dzie, co się może dziać z człowiekiem po śmierci, to by wskazywało to na to, że człowiek po śmierci, zgodnie z tym, co mówi Jasna Zjednoczowskie, a więc dusza ona cały czas funkcjonuje, ona jest w stanie usłyszeć wszystkie rozmowy na całym świecie z dowolnego zakątka, w dowolnym praktycznie miejscu, tak? No to byłoby dosyć ciekawa sprawa, tak? Czyli byśmy słyszeli na przykład, jak ktoś nas obgaduje na drugim końcu świata, na przykład jakaś dalsza rodzina, to by było dosyć zaskakujące. Natomiast Jasnowiec powiedział w ten sposób, że wszystko tak naprawdę zależy od naszej psychiki. To nasza psychika ma tak naprawdę ogromną swoją moc, tak? Że psychika jest to moc woli, tak? I musimy tak naprawdę żądać tego przed snem, Czyli te osoby, które chcą uzyskać ten efekt OB, chcą wyjść poza swoje praktycznie ciało, one muszą tak naprawdę no, wprawić się w swego rodzaju właśnie medytację przed snem, ale tutaj nie może być na takiej, na, 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 na takiej zasadzie, że o gdyby na przykład przydarzyło mi, przyda, mi się OB, tak, czyli wyjście poza ciało, byłoby fajnie. My musimy żądać tego od siebie, tak? I nie zawsze to nastąpi za pierwszym razem, może być takich seansów kilka czy kilkanaście razy, i w końcu się to praktycznie oda, tak? W końcu może to się praktycznie udać. I to jest jakby kwestia, jakby właśnie, potęgi psychiki. Bo tutaj Jasen Zackowski mówi wprost, że trzeba oddzielić logikę od podświadomości. Logika absolutnie mówi nam, że to nie powinno mieć miejsca, tak? Podświadomie mówimy, no, być może jest to możliwe, tak? I tak samo jest, no i to jest tłumaczne, tłumaczone na przykład, tak, a więc dziecka i matki. Dziecko, które się bawi zabawkami w pokoju, w mieszkaniu, e, robi to po prostu e, tak bez jakiegoś zastanowienia, tak? Bawi się tym dzieckiem, jakieś malutkie dziecko. Robi to podświadomie. Natomiast logika jest po stronie matki, która siedzi po prostu na fotelu czy na łóżku, i patrzy, co to dziecko robi. czy żeby to dziecko czasami się nie zakrztusiło, żeby nie poknęło od jakiegoś po prostu klocka, i tak dalej. Cały czas kontroluje to dziecko. Czyli z jednej strony mamy podświadome działania, to jest działanie ze strony dziecka, z drugiej strony logika ze strony właśnie działania rodzica. I tak samo tutaj logicznie możemy wpływać na to, żebyśmy się wprowadzili w ten sam stan, w nocy podświadomie rzeczywiście może po prostu wprowadzimy się w ten stan, tak? Możemy się po prostu wprowadzić w ten stan. Tylko jakbym powiedział w ten sposób, no, OB, ta technika, w niektórych przypadkach może być niebezpieczna, to jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa to jest taka, że dla mnie najbardziej przekujące by były dowody takie, że ktoś by wszedł po prostu w tą technikę OB, na przykład widziałby jakieś zdarzenie, które miało miejsce na ulicy, byłby tego świadkiem, obudziłby się, nie zapomniał praktycznie, że przeszedł, przeszedł tę technikę OBE, a następnie byłby w stanie opisać praktycznie to zdarzenie, które na przykład miało miejsce chociażby w tej samej miejscowości, albo w innej miejscowości, tak, ale nie był tam na przykład na miejscu. Załóżmy, doszło do jakiegoś e, rabunku, do jakiegoś napadu w nocy, tak, na przykład ktoś wracał z dyskoteki i tak dalej, czy porwania jakiejś osoby i ktoś wprawił się w to właśnie w OBE, na przykład tutaj zagnięcie mieliśmy Iwony wieczorem w Gdańsku, tak? Nie, ale to jest jako przykład, tak? nie mówię, że konkretnie w tej, w tej osobie, ale na przykład zaginęła jakaś kobieta w nocy, wychodziła z dyskoteki i na przykład ktoś wprawił się w, ten, w, ten, w tę technikę OB i jest w stanie opisać, co dokładnie się z nią stało. E, spisał to na przykład, no nie ma możliwości udowodnienia tego, bo nie jest śledczym, i poda na przykład jest rozwiązanie danej sprawy i ta osoba, ja spisałam właśnie tę technikę, i jest w stanie udowodnić, rzeczywiście, że rzeczywiście tak było. Albo na przykład nagrała jakiś film, powiedziała, że on widzi, że ta osoba zaginęła, to się stało, ta, i tak dalej, po prostu, tak. Chociaż no byłoby to ciężkie przypisanie tutaj, w każdym razie chodzi o zweryfikowanie, tak? Ty, 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 tego, co widzieliśmy, z tym, co, co po prostu rzeczywiście miało miejsce, tak? No bo wyjście po prostu poza ciało być może czasami jest po prostu to jest podświadome jakby działanie z naszej strony tak natomiast czy rzeczywiście one miało miejsce to jest ciężko tutaj powiedzieć jest to, to po prostu ciężko powiedzieć no ja muszę powiedzieć że jeśli chodzi o sny one mają wiele tak naprawdę mocy sprawczych mogą być z nami proroczymi Wiele po prostu ze snów możemy się dowiedzieć. Sam Jasno jackowski mówi, że zmarli mogą się kontaktować z nami właśnie poprzez sny, aczkolwiek nie każdy sen. Często po prostu źle odczytujemy te sny. Ja zawsze mówię, że absolutnie nie należy się po prostu posługiwać cennikami, bo to jest jedna wielka bzdura. Chociaż, no jeżeli komuś to po prostu sprawia frajda to tak, tak, natomiast jeżeli my chcemy chcem oczytywać sny w, w sposób kluczowy do naszego życia, nie możemy po prostu patrzeć przez pryzmat e, senników, bo senniki działają na zasadzie jakby skojarzeń, tak, czyli zawsze mówię, jak jest piec, nam się śni, to będzie jakieś ciepło, dobro i tak dalej. Jak ząb, to zaraz śmieć albo narodziny kogoś w, w rodzinie, no bo wiadomo, że ząb to, wyrwanie zęba, to jest coś jakiegoś ważnego, tak, w życiu na przykład, pewien wiek się kończy i tak dalej. Natomiast tak, co tu jeszcze możemy powiedzieć po prostu na temat OB? Eee, według współczesnej nauki OB jest niemożliwe, a doświadczenia tego typu odbywają się tylko w obrębie ludzkiego mózgu. Wieloletnich badań tego stanu dokonał m.in. Robert Monroe, założyciel Instytutu Monroe'a, w którym stworzył on technologię chemi sync czyli synchronizacja półkul, mającą ułatwić uzyskanie odmiennych stanów świadomości. Jako dziedzinę ezoteryki, fenomen tym zajmował się również Robert Bruce, który zawarł swoje obserwacje i teorie w traktacie o projekcji astralnej. Badania te dowiodły, że OB można wywołać licznymi sposobami, na przykład wyobrażenie sobie podczas snu spadania z dachu lub bujania się na huśtawce. No, ja myślę, że to spadanie z dachu tak naprawdę wiele z nas miało, tak? To takie zderzenie. Eksterioryzacja była również obiektem badań CIA w latach 90. XX wieku. Dokumenty opisujące owe badania zostały odtajnione w roku 2003. Zresztą ja poświęciłem cały filmik, jeśli chodzi właśnie o to zagadnienie, OBE Eksterioryzację. Możecie sobie zobaczyć taki filmik na moim kanale. Niewątpliwie jest to dosyć ciekawa sprawa. Znaczy powiem w ten sposób, jeśli chodzi na przykład o spadania z tego dachu, to jest rzecz, która po prostu bardzo często budzi w nas lęk i strach, gdy widzimy na przykład takie filmiki albo filmiki z jakiejś najwyższej wieży budowli i to jest tak silne emocje, które po prostu jest w nas, że potem nam się to może przyśnić w nocy. Bo no na przykład są takie filmiki na YouTube, jak oni wchodzą na Czarnoby, w tym Czarnobylu, tak na takie zapory, te czy po prostu takie maszty radiowe, tak bardzo wysokie. No i są tacy śmiałkowie, którzy to nagrają, nagrywają kamerkami GoPro i tak dalej. No i my to oglądając tak naprawdę przeżywamy strach, no jak może po prostu iść tak wysoko. I zawsze jest poświadomia taki, jak ja bym się czuł, jak to by było w moim miejscu. Więc taka rzecz potem nam rzeczywiście może się przyśnić, ale czy rzeczywiście to jest stan OB, to już ciężko powiedzieć, bo akurat ten sen, jeśli chodzi o spadanie, bardzo wiele osób miało, tak? I to może być też sen, który może być w jakiś sposób proroczy, może on na przykład zapowiedzieć jakieś zdarzenie, które będzie mieć, mie będzie mieć miejsce w naszym życiu. Na przykład. Przyśni się taki na przykład sceny, a potem nastąpi jakieś traumatyczne wydarzenie w życiu. Aczkolwiek nie zawsze, bo może on być po prostu e, tak naprawdę e, wymuszony przez nas, e, przez naszą podświadomość. Okej, okay. to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się. No i napiszcie w komentarzach, czy wy... Miejście doświadczenie siedzi o to, wyjście tak naprawdę poza swoje ciało, pomimo fakt, tak, gdy ktoś na przykład jest tam pod wpływem alkoholu i wyszedł albo jakiś innych używek, tylko rzeczywiście sprawienie się samemu po prostu w ten stan. Jest to ciężkie, trudne, skomplikowane, aczkolwiek niektórzy rzeczywiście tego doświadczają. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!